Leśna apteczka, odcinek pierwszy, glistnik, jaskółcze ziele. Jest taka legenda, że ziele ukazuje się wraz z powrotem jaskółek i znika z ich odlotem. Jest charakterystyczną rośliną do rozpoznania, wydziela w przełomie brunatno-brązowy gryzący sok, którym możemy wypalać brodawki albo kurzajki. Liście ma bezłodygowe lub długoogonkowe, z góry matowo-zielone i gładkie, z dołu błękitno-zielone i omszone, na przemian ległe, pierzaste, z jajowato-nieregularnymi wcięciami. Kwiatki ma żółte, niewielkie, czteropłatkowe, po których stopniowo rozwijają się sterczące do góry lekko karbowane, takie cienkie strączki nasienne. Ziele działa moczopędnie, rozkurczowo, przyczyszczająco, poprawia przemianę materii. Stosujemy więc napar 2-3 razy dziennie po pół szklanki. W ten sposób też działa na kamicę żółciową. Jeśli chodzi o zewnętrzne stosowanie naparu, no to przy reumatyzmie, hemoroidach, chorobach skórnych, świerzbie, egzemy i piegi. Działa uspokajająco. Pita herbata codziennie pomaga nam w takich przypadłościach jak bezsenność. Korzeń glistnika działa wykrztuśnie, moczopędnie i żółciopędnie. I w tym wypadku stosujemy odwar 2-3 razy dziennie, pół szklanki. Glistnik, jaskółcze ziele zaleca się stosować pod kierunkiem lekarza, ponieważ chelidonina może wywołać zatrucie zdrówka.